Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na czytanie miesięczne dla ryb. W końcu to zrobiłam. Przepraszam Was, no ja mam w swoim życiu teraz wieżę, którą sama wywołałam, bo uwierzcie mi, najlepiej jest zrobić to samemu, wtedy mniej boli. Ale już jestem, moi kochani, stęskniłam się i robimy dla Was czytanie na czerwiec. Pozdrawiam wszystkie osoby, które słuchają tego nagrania i chcę powiedzieć to, co muszę, że nie wszystko będzie z Tobą rezonować. Być może otrzymasz jakieś słowo, być może otrzymasz jakąś jedną wskazówkę, jakieś hasło, coś, co Cię naprowadzi na to, jak sobie, no, ze swoim problemem, bo tutaj przychodzimy z problemami, tak? Poradzić. Dobrze, moi drodzy. Zaczynamy. Ryby, czerwiec 2024. Energia ogólna. Ładnie. 10 pucharów. O czym nie wiesz, głupiec? Tu w tej pozycji mogą to być ostrzeżenia, ale nie muszą. To są rzeczy, o których po prostu być może nie uświadamiasz sobie. Jaka rada? 5 pucharów, bardzo ładnie. I potencjalny wynik, czyli co może się zdarzyć, kiedy zaczniesz kierować sam swoim życiem. I mamy przepiękną kartę Sąd Boży. A więc, moi drodzy, to jest los, tutaj chcecie wynieść wyżej. Wyżej. Tak zwana pobudka. I w tle mamy 2 puchary. Wisielec, kapłan, pięknie. Siła, cudnie. Troszkę sobie powiemy o kartach, troszkę sobie powiemy, jak sobie z czym zaradzić. Troszkę sobie tutaj powiemy też ogólnie. Poproszę jeszcze 4 karty. Na koniec czytania 3 odpowiedzi od aniołów na Wasze zadane pytanie lub po prostu możecie to wziąć jako podpowiedź od aniołów. Nie musi być zadane pytanie. Dobrze. I tak, 10 pucharów. Wiadomości, dużo się dzieje, dużo dookoła, naokoło rodziny, spraw rodzinnych. Ogrom emocji tutaj jest pokazany. Dla niektórych niestety pokazuje się, że już emocji nie ma, albo są one schowane. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Głupiec. Cesarzowa. 5 pucharów, paść denarów. I 5 denarów. 4 denary. Wieża, 3. Miecze i kapłan. Moi drodzy, długoletni związek. Jest mowa o długoletnim związku lub długoletni związek po prostu dobiega końca. Bo to jest przejście na kolejny etap, moi drodzy. Macie piękną kartę zmartwychwstania, sądu ostatecznego. To jest po prostu przełom. Tutaj ta karta pokazuje, że ja już widzę, ja już rozumiem. Ja widzę, ja słyszę przede wszystkim. Uwalniam się. Wyjaśniam coś. Kończy się coś, moi drodzy, u każdego z Was jest co innego, a więc
Pozdrawiam pana, który napisał, że bardzo mało konkretów. To jest czytanie ogólne i jedna osoba będzie się zaręczać, inna osoba kogoś pozna. Chodzi o następny etap. Jeszcze ktoś inny postanowi, że z tego takiego randkowania idziemy w poważny związek, bo tu się pokazuje, że jest szansa na cudowny, długoletni związek, na dobre i na złe. I teraz, moi drodzy, czyli ten etap, w którym jesteście, to już dobiega końca. Na przykład emerytura, prawda? Niektórzy idą na emeryturę. Niektórzy, tak jak mówię, będzie dziecko w rodzinie i to jest następny etap. Już nie jesteście tylko mężem i żoną, tylko jesteście rodzicami. O takie zakończenie, przejście na kolejny etap mi chodzi. To może być poród dziecka, szczęśliwe zakończenie ciąży nam się pokazuje. Ślub, małżeństwo, w ogóle życie rodzinne. Tutaj wszystko ma zmierzać ku dobremu. Bardzo, bardzo pokazuje się tutaj ożywienie w związku, w rodzinie, w ogóle sfera uczuć. Bardzo pozytywnie. Oczywiście mówimy tutaj o dwóch stronach. Ja najpierw powiem o tej pozytywnej może. Również będziecie otrzymywać zaproszenia, albo już macie na chrzciny, na komunie, wiecie, różne takie majówki, fajne, fajne, różne, bardzo przyjemne sprawy. Również pokazuje się taki romans. Poznasz kogoś i ta osoba ma doświadczenia, wie już, na czym to polega. I teraz pokazuje nam się tutaj człowiek, który chce założyć rodzinę, chce się ustatkować. Jedyne, czego pragnie, to takiego prawdziwego, szczerego uczucia. I teraz ktoś ma powiedziane, że może poznasz taką osobę, że ta osoba chce, ale jakby jest jej ciężko, żeby sobie uświadomić, że właśnie związek polega na miłości, na serdeczności, na równości. Związek polega na dobrej komunikacji, na szczerej komunikacji, na partnerstwie. I u kogoś chodzi o to, żeby zadbać o to, żeby nie było więcej konfliktów, żeby nie było może jakiegoś konfliktu, żeby wyjaśnić coś. Bo tutaj wydaje się wszystko jest być dobre na stówę, no ale jakby ktoś nie jest chyba do końca zadowolony, jeżeli mówię o tych konfliktach jakichś. Macie może z kimś długie jakieś od dawna nieporozumienie, ciągle jest niewyjaśnione. Lub masz złą relację może z mamą, może z rodziną, może w ogóle nie potrafisz, lub ta osoba z przyjaciółmi, jeżeli nie masz rodziny. Jest powiedziane, zrozum coś, oczyść coś, wyjaśnij i wybacz. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy się kochacie. Czy jest wzajemność. Ktoś może powiedzieć ci, że nie jest szczęśliwy. Ktoś tutaj płacze, tęskni. Jest czymś rozczarowany. Możesz poznać taką osobę, albo może to być twój partner, twoja partnerka, lub ty powinnaś komuś to powiedzieć, bo jest smutno. A tutaj jakieś zmartwienia, one mogą odejść do przeszłości. Tylko trzeba je, wiecie co, wyciągnąć jeszcze raz, skonfrontować się z tym,
bo tutaj jest z przeznaczenia, bo to się i tak wydarzy. Jeżeli ktoś nie wierzy, że nic, jeżeli ty nie wierzysz, że już cię nic pozytywnego nie spotka, to musisz sobie zdać sprawę, uświadomić, że dzieje się to, w co wierzymy. Tylko i wyłącznie. Jeżeli nie wierzysz, że cię nic pozytywnego już nie spotka, nigdzie nie chodzisz, wiesz, masz problemy z komunikacją, bo no, rozczarowałaś się, rozczarowałeś, to nie dajesz sobie szansy nawet na poprawę tej swojej sytuacji. Przez to niewiarstwo takie już mnie nic nie spotka, nie widzimy możliwości. A tutaj widać takie negatywne nastawienie na coś. A może ta osoba nie wygląda tak, jak chcesz. Problemem tutaj jest dla kogoś, żeby zadać sobie pytanie, o czym ty marzysz, o kim ty marzysz. Czy to jest realne? Czy pamiętasz o tym, że czasami nasze wyobrażenie o rzeczywistości, niestety, to się zdarzyło wiele razy, że nasze wyobrażenia o rzeczywistości odbiegają od tego, niestety, czasami, co możemy od życia otrzymać. Taka jest proza życia. Nie trzeba nikogo ani niczego ulepszać. Tutaj jest, moi drodzy, związek, w którym ktoś lub relacja, bo to może być w rodzinie, to nie, słuchajcie, wy sobie dopasujcie, bo ja zrobię na lipiec znowu osobno, ale sobie dopasujcie, czy w pracy, czy to jest w rodzinie, czy to jest wśród przyjaciół, jeżeli nie masz rodziny. Jest ktoś kłamie, jest ktoś zdradza kogoś. Ty widzisz tylko to, i może wy wszyscy nawet, jeżeli chodzi o rodzinę, widzisz tylko to, co ta osoba chce, żebyś widział. Może to być jakiś sprzedawca, może to być jakiś agent, gdzie się wykupuje wakacje, tak? Po prostu jest pokazywane tylko to, co ta osoba chce, żebyś widziała lub widział. Nie widzisz tego, jaka jest ta osoba naprawdę, jaka jest ta sprawa, ta sytuacja. Tego nie widzisz naprawdę. A nawet nie widzisz tego, jaki ty sam jesteś lub sama, droga rybo, tak naprawdę. Bo często my siedzimy w tym, co nam powiedzieli rodzice, jacy jesteśmy, prawda, co lubimy. I kochani, jest powiedziane, a jeszcze single wam nie powiedziałam, są nowe znajomości, są szanse na trwałe relacje. Jest tutaj pokazane zakochanie. Jest pokazane, że ta osoba może nie będzie wyglądać tak, jakbyś sobie życzyła. Może nie będzie taki bogaty, jak ty byś sobie życzyła lub życzył, ale razem będzie wam lepiej, łatwiej. Trzeba zweryfikować swoje oczekiwania, tak? Swoje wymagania co do ludzi. Tutaj są, moi drodzy, jakaś okazja jest zaprzepaszczona. Uważajcie na to. Jest okazja zaprzepaszczona i dramatyzowanie potem. Na przykład, ktoś ci się podoba i tak daje, albo ty się komuś podobasz i ta osoba daje sygnały, raz daje, raz nie, raz daje, raz nie. I już nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. I ktoś, pójdziecie gdzieś na imprezę, pójdziecie gdzieś tam z kumplami, ze swoją paczką zatańczyć. I się nagle okaże, że ktoś z tobą zatańczy i ten człowiek się w końcu zdecyduje.
Albo ty się zdecydujesz, bo na przykład też kurde, no. Albo się nie zdecydujesz. Też się tutaj, moi drodzy, jest jakaś nieprzewidywalna osoba, będzie nie, to jest ostrzeżenie. Głupiec to jest nauczyciel, uczymy się. Jest tutaj jakaś sytuacja. Nie wiem, czy chodzi o wyjazdy, czy jakiś urlop. Ktoś powinien się zdecydować, jakiś kierowca się tam tutaj pokazuje, ale to za chwilę. Jest jakiś tutaj związek, jakaś relacja, w której jednemu jest bardzo dobrze, żyje sobie wygodnie, a druga osoba zapewnia wciąż tej drugiej temu komuś wygodę. I teraz się pytasz, mówisz tak, powinnaś się zapytać, jeżeli to jest partnerka. Powinieneś sam sobie, powinnaś zadać to pytanie. Już tyle z siebie dałam, dałam z siebie wszystko. Już wszystko z siebie dałem, już więcej nie mam. Dalej się staram. Czemu ja to robię? Przecież jemu ewidentnie, tej osobie, nie zależy. No ale jak ma nie zależeć? Jak się ma zmienić? Po co? Ty to wszystko robisz, ty dbasz, ty nie możesz nic powiedzieć, a może możesz, a nie potrafisz, tylko cierpisz w środku, tłumisz emocje w sobie. A on na to nawet nie zwróci uwagi. No bo jemu tak jest dobrze. Niektórzy nie chcą widzieć. Niektórzy po prostu, tak jak ty, robisz dobrą minę do złej gry. No to skąd ma wiedzieć? Skąd ma wiedzieć, że jest ci ciężko? Ciężko jest właśnie na takim etapie życia, kiedy ty właśnie wszystko organizujesz. Ty wszystko robisz, w pracy na przykład tak, dostarczasz, czy nawet w związku bardzo się starasz. Ty to wszystko robisz. Ty układasz tej osobie lekkie życie. I ta osoba niestety, ale w tym wygodnym stanie nie wyjdzie sama, nie zaangażuje się sama. A już z miłością to w ogóle chyba tutaj też jest kiepsko. Zastanów się, czemu ty bierzesz na siebie te wszystkie obowiązki, te ciężary, na siłę. I sama zadbam o ten związek. Ja sama zadbam o te wszystkie zlecenia. Ja sama zadbam o te projekty. Ja sama wszystko sama zrobię, dam radę. Organizujesz komuś bardzo przyjemne życie. Pamiętajmy, że jedna osoba nie sprawi, że związek będzie szczęśliwy. Nie ma takiej opcji. Bo kiedy my, załóżmy ty, ten ktoś, kto się stara, nawet w pracy, tak? W końcu dojdziesz do tego punktu, w którym uzyskasz świadomość, co ty robisz w ogóle. A najlepiej się tak dzieje, jak przestajemy. No bo ileż można czasami gadać, prawda? Załóżmy, że potrafisz okazywać emocje. Ale nagle uświadamiasz sobie, że to ty trzymasz wszystko razem, to ty tutaj starasz się, żeby partner był zaopiekowany, to ty się starasz, żeby wszyscy, dla dobra ogółu, prawda? Dla dobra ogółu, żeby wszyscy, już nie tylko partner, obojętnie gdzie, żeby był oprany, nakarmiony, wypachniony, prawda? I wtedy się
jak sobie to uświadomisz i się budzisz, to ten partner, któremu jest obojętne, co ty robisz, tak? Bo to jest twoje, co ty robisz. Nikt cię do tego nie zmuszał. Ty sama sobie po prostu zaczęłaś tak, taki helikopterek robić, żeby wszystkich zadowolić dookoła. Taki partner wtedy, jak zobaczy, że wiesz, to zacznie ciebie obwiniać i na to się trzeba przygotować. Że ten związek się rozpada, prawda? Że przestań marudzić, zawsze ci było dobrze i nagle co ci odbiło, a może ktoś ci coś nagadał, prawda? Też jest takie... Zgubiłam się. Będą jakieś szybkie tutaj, będą wymagane od was jakieś szybkie działania i to nie jest wasza energia, no ale tak to tutaj jest. Nie wiem, czy to chodzi o firmę rodzinną, czy o rozszerzenie firmy, czy o działalność swoją jakąś, czy o nowe rynki, nie wiem, o klientów, czy nowy kierunek jakiś rozwoju w ogóle jest pokazane tutaj. Zmiana domu, coś, jakieś wydarzenia związane z domem, z rodziną, nie wiem, z wakacjami nawet. Uważajcie na rozrzutność, uważajcie na brak konsekwencji. Uważajcie na nowe kontakty wszelkie tutaj. Żeby coś się kończy, słuchajcie. Coś się tutaj kończy, a coś się dopełnia. Jest uwolnienie, jest przełom w życiu. Wychodzicie z czegoś, uwalniacie się. Już widzę, już rozumiem, już wybaczam teraz. Nawet sobie, bo się uczę dopiero. Kocham i decyduję się na tą miłość. Budzę się. Poznacie osobę, która wam doda wiatru w żagle. Tylko, wiesz co, nie musisz wchodzić do tej rzeki dwa razy. Nie, tam jest most. Tutaj jest most. Wystarczy przejść ten most. Albo zbudować most. Zbuduj most. Wtedy ktoś przyjdzie. Czas zakończyć związek, sytuację, pracę. Też mi się pokazuje, jeżeli dziewczyny jesteście w ciąży, to uważajcie w pracy, żeby się tam nie udawać, że wszystko jest w porządku, a tu was zarzucają wszystkim, prawda? Czy jakimiś może podróżami, czy czymś, nie wiem. Uważajcie też... Będzie dużo zleceń, będą projekty, będzie jakiś kontakt z kimś, kto coś wam będzie tłumaczył. Ma być bez podtekstów, ok? Jest pokazana szybkość, jest pokazane duże tempo, zmiany w ogóle, dużo wiadomości. To się bardzo dobrze, moi drodzy, pokazuje, jeżeli pytacie o pracę, jeżeli pytacie o jakieś... cokolwiek, to macie kartę pomyślności i będziecie, ktoś będzie w jakiejś sytuacji, w której trudno będzie to coś ogarnąć, przemyśleć trzeba i żeby nie tak, ktoś wam chce coś, załóżmy, powiedzieć szczerze, nie wiem, czy o dziecku, czy się po prostu... Nie wiem o czym. Wy wiecie. Może jeszcze nie wiecie. Ale żeby pamiętać, żeby nie udawać już. Nie udawać kogoś, kim się nie jest. Bo tutaj ktoś udaje w ogóle nieprawdę. Pokazuje się powrót do pracy. Pokazuje się może ślub dziecka, ktoś jest tutaj, nie wiem, się martwi.
Trzeba wesprzeć dziecko. Takie jest po prostu życie. Bardzo jest pokazane o swoich emocjach. Dlaczego ich nie potrafisz pokazać? Może dlatego, że ci ktoś mówił, co masz robić ciągle? Dlaczego czujesz się niedowartościowana? Jak czujesz się niedowartościowana, no to sama możesz coś z tym zrobić. Sam możesz coś z tym zrobić. Czas już zakończyć tą sytuację toksyczną. Ten sąd pokazuje, że znajdziesz rozwiązanie. To i tak się po prostu wydarzy, bo to jest karta, tutaj macie przeznaczenie. Tutaj jest karma. Karma się kończy. Przestać obwiniać kogokolwiek, w tym siebie, jak już mówiłam. Natomiast zacząć wprowadzać zmiany w życiu, nie bać się, zacząć myśleć, zacząć to planować, zacząć planować przyszłość, zakończyć to żałowanie tutaj, to żałowanie czegoś. Zakończyć tą żałobę już, bo jest piękny związek przed wami. Tu stoicie w czymś, czego już nie ma. Po prostu. Tego już nie ma. Ja zdaję sobie sprawę, że wy rozumiecie, że ja mówię być może każde jedno zdanie do innej osoby. Marnujesz czas. Marnujesz czas. Rozlicz się. Będzie ci się żyło o wiele lepiej. Idź, poproś o ten awans, idź, poproś o tą zapomogę. Idź i powiedz, ogłoś, co chcesz, czego ci potrzeba. Nie wstydź się, nie bój się. To, że trzeba było być cicho, nic nie mówić, to już te czasy się skończyło. Kiedyś robiliśmy to dla naszych rodziców, żeby ich nie denerwować. Bo pyskujesz, bo brak szacunku dla starszych, a nie proś o nic więcej, bo ja tak powiedziałam, a dzieci i ryby głosu nie mają, dzieci nie mogą mieć opinii. Daj buzi cioci, daj buzi babci, to co, że nie chcesz? Tyle masz dać i koniec. Bo jak nie, to znaczy, że nie szanujesz, że babcia będzie zła, babcia będzie płakać. No i tak się dziecko zamyka. Niektórzy będą też zamykać jakieś sprawy z przeszłości, oczywiście, że z przeszłości. Bez tego po prostu nie zaczniecie nic nowego. Na przykład jesteś z kimś, po prostu jest jakieś nieporozumienie, nie wiesz, o co się dzieje tam, załóżmy, że to jest rodzina, po prostu nie wiesz. Nie martw się, umów się na rozmowę, nawet przez internet. Przygotuj te osoby, że to jest ostateczna, czy tą osobę, że to jest rozmowa ostateczna. Ja mam pytania, ja chcę wiedzieć czarno na białym, mnie już żadne niedomówienia nie interesują, prawda? I przeprowadź tą ostateczną rozmowę. Może nawet z nauczycielem jakieś dziecko jest nieszczęśliwe. Jest niezadowolony z nauki. Coś w tym jest. Ostateczna rozmowa. Żeby już uwolnić się od tych problemów. Na przykład chcę wiedzieć, jaka jest sytuacja między mną, a załóżmy kimś tam z rodziny. Wiele lat już nie rozmawialiśmy ze sobą. Ja do końca nie wiem, co się tak naprawdę stało, ale dla dobra rodziny, dla dobra ogółu szedłem za tymi ludźmi, czy szłam za tymi ludźmi, ale tak naprawdę no, nie wiem, o co chodzi, nie? Czy mnie jeszcze tam chcą, czy nie?
i uwolnisz się od tego, jak się już dowiesz, jak cię w tej chwili, czy co się, nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś, ale jak już to wyjaśnisz, to po prostu wóz albo przewóz, tak bym powiedziała tutaj. Albo przebaczenie, albo nawrócenie, naprawienie. Pokazuje nam się tutaj, są też związki lub relacje, bardzo głębokie przywiązanie. I tutaj ten sąd pokazuje w tej sytuacji, że to jest oczyszczenie sytuacji, w której ktoś się przełamuje, ktoś pokazuje, jak bardzo mu na kimś zależy. Na przykład pokłóciliście się, kłócicie się ciągle, nie wiadomo o co, ktoś się może wtrąca, ktoś was tam buntuje, albo w ogóle pokłóciliście się nie wiadomo o co, prawda? No to najlepiej jest powiedzieć, jeżeli cię osoba rani: słuchaj, ze mną w taki sposób się nie rozmawia, ja w takie związki nie wchodzę już, mną nie będzie nikt dyrygował, mnie nie będzie nikt cenzurował, mnie nie będzie nikt mówił, jaka ja jestem, wiecie, obojętnie. Wyjaśnić. I wtedy zobaczysz, czy tej osobie naprawdę na tobie zależy, czy ta osoba po prostu już taka jest. Para w separacji, w której były kłótnie i to już długo trwa i nie rokuje porozumienia, no będzie tak, że trzeba będzie wprowadzić jakieś inne zasady. Zostaną też postawione jakieś warunki, może przez sąd, może przez ciebie, może przez osobę. I pokazuje się rozstanie lub rozwód po prostu. To są też zmiany w rodzinie. Pozytywne zmiany. Pamiętajcie, że wszystkie zmiany są pozytywne. A wy tutaj macie, chciałam powiedzieć, wy tu macie ogromną zmianę, uwolnienie, lekkość. Uwolnienie od osoby, uwolnienie od matki, uwolnienie od kłamstw, uwolnienie od jakichś sekretów, uwolnienie z tej pracy, z tego, że Boże, chciałabym strasznie na przykład zostać blogerką, no ale inni mówią, co ty zwariowałaś, a właśnie, że zostanę. Tak? Tutaj jest też jakieś dziecko ma jakiś problem, może córka, no, nie wiem. Trzeba się tym zająć, trzeba wesprzeć, trzeba może też zmotywować. Wiesz? Albo na przykład może ty nie wiesz jak, bo czasami jest tak, że będąc z dziećmi, ja na przykład byłam bardzo, do czwartej klasy byłam bardzo dobra z matematyki. Natomiast później miałam ogromny problem, bo mi się nauczyciel zmienił. I zaczęłam dostawać trójki, ale ja byłam z tych trójek zadowolona, bo mi to jakoś przechodziło, rozumiecie? Wtedy były dwójki, jak dostałam dwóje, no to bym siedziała w klasie, ale dla mnie to było osiągnięcie w pewnym momencie. No a moja mama niestety, jak przyniosłam na przykład piątkę z muzyki, to mówiła, no a może by tak z matematyki lepiej było piątkę, wiecie, takie wbijanie szpilek, nie? Nowy członek rodziny, na koniec jeszcze powiem, konfliktowy krewny, trzeba coś z nim tutaj ostatecznie się, ktoś może siedzi, nadużywa waszej gościnności. Trzeba się zastanowić, co i kto ci przynosi korzyści, a może jakie korzyści ty tej osobie przynosisz, bo coś jest niekorzystne. Co ci ta osoba ma do zaoferowania, bo tutaj nie bardzo to widać, że ma ci coś do zaoferowania również. Niestety, jeżeli jesteś, jeszcze raz powiem, w tym związku, dowartościuj swoją partnerkę, partnera. A może urodziło się dziecko i jest u was jakoś tak, wiecie, wytłumaczcie sobie to nawzajem. Wszystko jest do wyjaśnienia, dlatego decydujemy się iść razem przez życie.
Nie będzie zawsze cukierkowo. Tęcza nie świeci non-stop. Są nie tylko w związkach dobre, cudowne chwile, ale są i sprawy do załatwienia, prawda? Także zmień tutaj może swoje oczekiwania wobec dziecka, wobec kogoś, wobec w ogóle może siebie. Dojdź, co jest iluzją. Może ta osoba, może ten związek, może twoją iluzją jest to, że nie masz talentu na przykład, prawda? Bo no nie masz wiedzy na jakiś temat. Nie masz wiedzy. Także los chce cię przenieść wyżej. I jedyne, co musisz zrobić ty, to odnaleźć swoją tożsamość. Kim jestem? Kim jestem? A nie kim moi rodzice chcieliby, żebym była, mój mąż, mój partner, obojętnie kto chciałby, żebym była lub był. I powiem szczerze, że to, co ludzie, jak ludzie nas chcą widzieć, jak ludzie chcą, żebyśmy byli, to jest ich problem. Wiesz? Nie pozwól, żeby ktoś wykorzystał twoją niepewność. Ok? Dziękuję. Jakie dziwne to było. Ucz się i nie płacz. Coś się kończy zawsze i zawsze się coś zaczyna. Nawet herbata w filiżance. Zaczynamy pić herbatę i ona się kończy. Do niczego się nie przywiązuj i niczego się nie wypieraj. Ja trzymam się tej zasady, wiecie? Jeszcze wam powiem, jeżeli masz dziecko spróbuj dostrzec dobro w tym dziecku. Spróbuj dostrzec dobro w tej osobie, w tym kimś, w innych. Dziękuję. Trzy karty. Anielskie. I odkrywamy, moi drodzy. Odpowiedź numer jeden. Słuchaj swojej intuicji. I pamiętaj, idą ciężkie czasy dla niektórych z was, więc będzie dobrze, jeżeli się zabezpieczysz. Przygotować, tak? Odpowiedź numer dwa. Pozostań pozytywny. Odpowiedź numer trzy. Szukaj znaków. Trzymajcie się.